Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na Daily Vloga. Mam wrażenie, że to będzie taki mocno zabiegany dzień, bo muszę zrobić kilka rzeczy w różnych punktach i tak będziemy sobie razem biegać i gadać. Na razie 6:43, ja już najważniejsze komputerowe rzeczy ogarnęłam i zbieram się. Zaraz będę budzić Hanię i zawozić ją do przedszkola i moim największym bólem na ten moment... Kurde, nie, to źle brzmi, bo sobie pomyślałam właśnie, jakie są bóle na świecie. Sobie pomyślałam, co ja powiem, że kawy nie mogę wypić. No bez sensu. No ale nie mogę wypić tej kawy, bo dzisiaj sobie postanowiłam, że idę na badania. Krew w końcu. Zawsze to robię w lutym, już mamy marzec, ale cały czas coś się mnie trzymało. Jakieś choróbsko, katar, przeziębienie, kichanie. Och, i wydawało mi się, że trochę się krew mija z celem. Teraz czuję, że finalnie jestem chyba zdrowa. Chyba zdrowa, więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy po prostu oddam tę krew i się dowiem po południu, czy wszystko ok. Mam nadzieję, że wszystko ok, bo czuję się dobrze. Takie wiecie, profilaktyczne badania. O, nie pod kątem właśnie tych chorób, bo to po prostu przedszkolne przeziębienia, jak już mam ustalone. Profilaktyka. Jeszcze mi zostanie kilka właśnie punktów do wypełnienia z mojej listy nieszczęsnej. Nieszczęsnej, bo ja nie lubię lekarzy. Ale wiem, że to trzeba robić po prostu. Także badania. Hania do przedszkola. Paczkomat. No to tak. Działamy. A później, o, idę na paznokcie. Ale to się, co później, to się dowiecie w trakcie dnia. Okej, Hanka odstawiona do przedszkola. Nawet sprawnie, żadnych korków. Zapłaciłam też za zajęcia dogoterapii. Muszę o takich rzeczach pamiętać. Teraz dziwne zgody, zapłacić. Najgorzej to jest o tym pamiętać, nie? Fajnie, bardzo się cieszę, że takie zajęcia będą. Mam nadzieję, że się nie pochoruję, bo następnie tak w kratkę. I lecę na badania. Biorę moje vouchery, bo ja sobie od razu to wykupuję. Mam nadzieję, że nie będzie kolejki, chociaż nie widać, żeby była. I że mi też szybciutko i sprawnie pójdzie. No poszło mi, słuchajcie, wyjątkowo szybko. Odbiłam się od drzwi. Coś mi tak się właśnie tutaj ciemno wydawało. Punkt jest otwarty tylko 3 dni w tygodniu. I to nie jest dzisiaj. Co za chora dziwna akcja. Kiedyś było otwarte wszystkie dni w tygodniu na pewno. Okej, jak to mówią, coś odwleczę, to nie ucieczę, pójdę na badania za 2 dni, bo jutro też jest nieczynne. Mam tylko po prostu nadzieję, że się do tego czasu nie rozchoruję. A dzisiaj w związku z tym muszę jeszcze iść do apteki. Ale już zabieram się za pielęgnację, bo rano tak tylko myję buzię, zęby i wychodzę. Za pielęgnację właściwą i makijaż, no i kawę. W porannej pielęgnacji pojawiły się u mnie nowości od Bielendy Professional, nowości na rynku, ale ja te produkty miałam okazję dostać wcześniej i już troszeczkę przetestować i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ja ogólnie o tej żółtej serii Barrier Renew bardzo dużo dobrego słyszałam, to są kremy z ceramidami dla cer odwodnionych, potrzebujących nawilżenia, świetnie sprawdzają się przy cerach suchych, ale ja mam cerę mieszaną, taką normalną raczej i u mnie też sprawdzają się super i na dzień i na noc. Ja po prostu stawiam na nawilżenie i lubię, jak ta skóra dostaje taki zastrzyk nawilżenia, taki na maksa. Słuchajcie, no mnóstwo vlogerek, blogerek na Instagramie już kiedyś te produkty pokazywało, nie te konkretnie, ponieważ właśnie ta linia, ta seria została rozszerzona o ceramidowe serum odbudowujące, regenerujące, o krem pod oczy, z czego bardzo się cieszę, bo ja lubię właśnie takie nawilżacze pod oczy i produkt regenerujący balsam do twarzy i ciała. Z ceramidami właśnie. I ten balsam ja używam do twarzy, bo on jest naprawdę świetny. Oczywiście do ciała też się będzie nadawał, ale super sprawdza się do twarzy. No i słuchajcie, to jest butla 190 ml, także podejrzewam, że do końca życia będę mogła tego używać. Natomiast no właśnie, jeżeli Wasza skóra też ciała potrzebuje takiego szczególnego nawilżenia, to powinno się świetnie sprawdzić.
Krem pod oczy, jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie bardzo odżywczego, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że te produkty świetnie spisują się na dzień, bo one się szybko wchłaniają i nie pozostawiają żadnego tłustego filmu, bo często myślimy sobie, jak coś jest super nawilżające, ma ceramidy i ogólnie jest dla cery odwodnionej i suchej, to nie będzie mi się sprawdzało, mi, czyli na przykład cerze normalnej, sprawdzało na dzień, a tutaj w tym przypadku tak nie jest, bo tutaj szybko wszystko się wchłania, a właśnie super nawilża. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Że z serum jest dokładnie tak samo. Produkty dostaniecie oczywiście w sklepie online Bielendy Professional, ale też w drogerii internetowej Kokolita. Także myślę, że część z nas robi tam zakupy, czasami klika jakąś kolorówkę, więc można też kliknąć jak najbardziej taką fajną pielęgnację. Zostawiam Wam też do obu sklepów linki w opisie, jakbyście chcieli od razu zamówić albo poczytać więcej, się dowiedzieć. Dobra. Lecimy dalej. I tak jak już wspomniałam, idę dzisiaj na paznokcie. Mam dwa fajne wiosenne pomysły. Zobaczymy, który zrealizujemy, bo to tak na miejscu zawsze decydujemy. Zawsze idę z jakimiś dwoma pomysłami, a czasem jednym, ale wiecie, tam na miejscu ze stylistką się tworzy koncept do końca. Będę miała bardzo długo teraz paznokcie, 5 tygodni, no bardzo długo, no długo. Będę już miała porządny odrost, więc chciałabym, żeby było wiosennie, ale też na takiej naturalnej bazie, żeby nie było właśnie za te 5 tygodni widać odrostów. Czeka nas wyjazd, stąd takie dziwne jakieś czasowe zawirowania, ale o tym jeszcze mówić nie będę, bo to jeszcze nie jest czas, niech to wszystko dojdzie do skutku, bo żyjemy po prostu w tak szalonych czasach, że och, wszystko jest tak naprawdę pod znakiem zapytania. Jestem ciekawa, jak wy sobie radzicie, jak się macie. Ja to, że tutaj gadam, jest miło, fajnie i sympatycznie, to nie znaczy, że w środku nie mam burzy i jak wyłączę kamerę, to nie przeżywam. W sensie, to jest moja praca, jest tutaj, ma być miło, wy jesteście tutaj po to, żeby było miło, więc tu jest miło, ale to nie jest tak, że widzicie, o, jeszcze raz to podkreślę, może trochę, żeby się też usprawiedliwić, że to nie jest tak, że widzicie całe moje życie, a na pewno już nie wszystkie moje emocje. To tylko tyle chciałam powiedzieć, ale skupiam się na tych dobrych rzeczach, przynajmniej tutaj na YouTubie. O 10:30, czyli za 1,5 godziny, muszę być po sąsiadkę, ponieważ poprosiła mnie starsza pani, czy nie zawiozę jej do fryzjera w wioskę obok. A wiecie, zimno i tak dalej, ona ma tylko rower. Akurat w tych czasach rower to super rozwiązanie. Natomiast zawiozę jak najbardziej. Może mi się jeszcze uda nagrać film. Chociaż szczerze w to wątpię. Chociaż mam jeszcze 1,5 godziny. Więc może się uda. Zawiozę ją do fryzjera, poczekam na nią, odwiozę ją i później na paznokcie. Dlatego tak mówię, że właśnie jakoś tego trochę w rozjazdach dzisiaj jestem. Okej, jestem pomalowana i zdecydowałam się, że będę nagrywać film i będę to robić tym aparatem, także tutaj mówię tylko, że nagrywam. W sumie mam sporo czasu, więc powinnam bez problemu zdążyć. Nie wiem, ile mi to zajmie, bo jeszcze nigdy takiego filmu nie nagrywałam, więc zobaczymy. Szukam tej części od statywu. O, tu jest. Podłączam się i nagrywam. Okej, nagrane i to będzie dziwny film. Nie wiem, jak wy zareagujecie, jak wam się to spodoba, czy wam się to spodoba. W ramach eksperymentu to jest ciekawe, natomiast nie wiem, czy będę to kontynuować, ponieważ no dziwne rzeczy się tutaj zadziały. Ale nie zdradzam nic, będę taka tajemnicza, co? 9:45, no spoko, to szybko się w miarę uwinęłam. Ale trochę się zmęczyłam przy tym filmie. I teraz co? Śniadanko chyba jakieś by trzeba w końcu fajne zjeść. Drobna zmiana planów nam się zrobiła, bo pani sąsiadka zadzwoniła, czy już jedziemy, 1,5 godziny w zasadzie wcześniej. Ale to dobrze, bo między teraz a paznokciami będę miała troszkę więcej czasu. No właśnie to takie wszystko dzisiaj między jednym a drugim porozbijane i tak jakbym miała longiem ten czas, który mam w dziurach, to by było łatwiej coś się zorganizować. A tak to nie. Ale pani mnie zabrała na taką wycieczkę. W życiu to nie byłam, nie wiem, o co chodzi. Pani mówi, że 20 minut u fryzjera zazwyczaj jest, więc ja czekam. Kiedy ostatni raz byłyście 20 minut u fryzjera, jak ja siedzę, ja nic nie robię, pielęgnacja i podcinanie końcówek, to z godziny siedzę, ale mojego fryzjera się gada i gada i gada. No, także czekam i na 12 mam pazury.
To będzie 10:30. No to w sumie jeszcze sporo czasu. Ale to jakieś takie sprzątanie. Obiad mam wczorajszy. Także tyle dobrze. Chciałabym sobie jeszcze coś bym sobie z wami pogadała, bo właśnie mam te 20 minut. Ale nie wiem, co mam pogadać. Jestem ciekawa właśnie, jak się czujecie. Jak nastroje. Ciężko jest, powiem wam, ciężko, bo to tak niby, tak mam wrażenie, że to wszystko jest dobra mina do złej gry. Że człowiek gdzieś tam w środku jest strasznie niespokojny, strasznie się przejmuje. Też przeczytałam pod ostatnim vlogiem, że udaje zatroskaną. No nie, no kurde, naprawdę, jak można komuś coś takiego powiedzieć? Że udaje, że się przejmuje, że... Nie udawajmy, że się przejmujemy, po prostu żyjmy. No fajnie by było tak po prostu żyć, natomiast no... Jak sobie myślisz, co się dzieje i co przeżywają teraz ludzie, to, że musisz rano wyjść bez swojej ulubionej kawy, naprawdę jest na maksa bzdurne i aż nie chcesz tego na głos wypowiadać. Tak samo rzeczy. Ostatnio, słuchajcie, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja mam tyle rzeczy. A i tak, nie mam ich jakoś bardzo dużo. Sąsiadka już idzie z powrotem. Chciała tylko zatroskana zapytać, czy nie chce pogadać tam w środku sobie posiedzieć z nimi, ale słuchajcie, no ja za to z wami pogadam. Coś na telefonie sobie jeszcze porobię, także chwila, moment i czas minie. Aha, rzeczy. Po co człowiek ma te... Gdyby mi przyszło jutro się pakować, to po co mi tyle rzeczy tak naprawdę? I ja i tak moim zdaniem nie mam dużo rzeczy, bo mam jakoś tam ograniczoną ilość miejsca i zawsze pilnuję, żeby były luzy, bo jak mam ponad czegoś za dużo, to mnie to już przytłacza i często widzicie, że robię wyprzedaże, jakieś szafy, oddaję rzeczy, może też nie o tym nie mówię zawsze, ale oddaję rzeczy, u mnie jest stałe koło, to się toczy, a nie tak, że wszystko magazynuję. Więc... Ale i tak doszłam do mnie, po co mi rzeczy? Chcę nagrać, nie wiem, czy to w ogóle ma sens, ale nie miałam ochoty otwierać żadnych paczek PR-owych, więc tak sobie wszystko zbierałam i w przyszłym tygodniu chciałabym nagrać właśnie taki open box tych paczek z nowościami. Tak myślę, jaki to ma sens? Ludzie uciekają z jedną torbą, nie mają do czego wracać, ich domy są zniszczone, prawdopodobnie część z nich już nigdy nie wróci do domu. A ja będę otwierać jakieś paczki, pokazywać jakieś rzeczy, maskary, srary, bzdurne, nikomu niepotrzebne. Taka jestem właśnie jeszcze pogubiona, nie? Bo z jednej strony lubię te rzeczy i wszyscy te rzeczy lubimy, kupujemy, potrzebujemy. One nam sprawiają szczęście, radość, są ładne i tak dalej. A z drugiej strony... Jakby nam przyszło spakować walizkę, to te rzeczy by były poza w ogóle naszymi zainteresowaniami. Jedyne, co mogę jeszcze dodać, to jest żywię nadzieję, że to się po prostu zaraz skończy. Każdego dnia wstaję i to nie jest, że ja udaję, że mi jest przykro. Ja naprawdę każdego dnia wstaję i mam nadzieję, że to się zaraz skończy. Bo to bestialstwo, ostrzeliwanie ludzi w korytarzach humanitarnych, gładzanie. Nie, miał być przyjemny vlog. Niech to się skończy. Żyjmy już, wróćmy już do normalności. W sensie, wiecie o co, niech ten świat cały wróci do normalności. O. Jakiś, słuchajcie, może strój dnia, zanim wyjdę, chociaż już powinnam wychodzić. Mam przepiękną kurtkę na oko i zapewniam, że... Na oko, to jest taka marka. Zapewniam, że teraz będę ją nosić bardzo często, bo ona jest idealna właśnie na wiosnę. Ona jest przepiękna. Dalej chyba dostępna, a jak nie, to w nowej kolekcji jest nowy kolor. Bluzę z owszem zapart, też taką różową, bo jeszcze trochę jest zimno. Rurki z Handemu i przekonałam się do takich butów. Coś się zastanawiałam, czy ich nie sprzedać, a teraz je wszędzie widzę. One są z polskiej marki. Kurde. O, brawo, brawo, brawo. Tak się nazywa ta marka. Polskiej marki, no i są piękne. W sensie, dobrze, że ich nie sprzedałam. Nie mieszczę się coś w kadrze, lecę. Słuchajcie, jestem 10 minut przed czasem, co się nie zdarza, tak? Tak, 10 minut przed czasem, zawsze tutaj jestem punktualnie na czas. W takim razie wykorzystam dobrze te 10 minut i chciałabym coś dodać do tego, co mówiłam wcześniej. Bo tak bardzo właśnie to wszystko pesymistycznie zabrzmiało i że jest źle, ale że wszystko jest dobrą miną do złej gry.
z jednej strony tak, a z drugiej strony ja wiem, że ja nie mogę się dać, nie mogę się dać tym złym emocjom, chociaż jest ciężko i chociaż gdzieś to w głowie jest, to nie wiem, ile mi zostało. Czy to z powodu wojny, czy z totalnie innego powodu. Jutro mi się może coś stać, bo może. Taka jest prawda. I no mogła, bo słyszę głosy, chciałabym się cieszyć, ale nie mogę. Cały czas o tym myślę. I ja to doskonale rozumiem, bo w mojej głowie też są gdzieś złe myśli. Natomiast ja się nie dam. Nie. Ja w ogóle jestem mega pozytywna. Przez tydzień płakałam dzień w dzień albo i 5 razy dziennie, bo naprawdę przeżywałam to. I dalej przeżywam, natomiast no nie. No nie, ja muszę w sobie mieć tę dobrą energię. Przede wszystkim dla siebie, ale też dla mojej rodziny, dla moich widzów. I tyle. Żyjmy tak, jakby jutro miało nie być. No trochę tak, no zawsze muszę jakimś takim coachowym tekstem walnąć. No ale muszę, no ale taka jest prawda. Nie wiemy, co nas jutro czeka, więc cieszmy się z dzisiaj. Piękne słońce, piękna pogoda, nowe paznokcie. To pierdoły przy ludzkich problemach, natomiast... Natomiast nie wiadomo, co będzie jutro. Więc dziś uśmiech i do przodu. Gotowe! Tu nic nie będzie widać, ale słuchajcie, ja stwierdziłam i pani też mówi... Do pani to mi takie nie pasują, delikatne. No, musi być kolor. Myślałam, że dzisiaj będziemy szalały z neonami. A ja taki psikus, takie neutralne. Bo tak jak mówiłam, będę je nosić długo. 5 tygodni, a zawsze... No, na takiej neutralnej bazie nie widać odrostu aż tak. Więc jak wiecie, że będziecie długo nosiły pazury... To właśnie neutralna baza. Pokażę wam w domu, bo nic nie widać. Okej, w samochodzie nic nie było widać, więc pokażę wam tutaj. Paznokcie prezentują się tak. Fręczyk kolorowy i tak jest to krótki. Bardzo ładnie, bardzo mi się podobają, chociaż tak jak mówię, ja sercem jestem przy neonach i mocnych kolorach. Natomiast no bardzo ładnie to wygląda i odrost nie będzie aż tak widoczny. A ja tu jeszcze robiłam open boxa, takiej przesyłki od DMG herbaty i kawy. To jest kod zniżkowy, ktoś by potrzebował w życiu kawy i herbaty. Zobaczcie, jakie są piękne rzeczy. Ja jestem taka ciekawa. Zamówiłam trochę białych, trochę zielonych, trochę czarnych. Tu są same praktycznie owoce. No wygląda to przepięknie. Mango tango. Mam nadzieję, że też tak będzie smakowało. Na pewno będę dzisiaj próbować. To dam wam znać, jak herbata. Kawę już chyba dzisiaj nie będę piła. A tu są kawy smakowe. Też jestem ciekawa, jak to w zasadzie będzie smakowało, bo to są po prostu ziarna. To nie jest jakiś instant smakowy, tylko ziarna. One są, nie wiem, jak nasączone. No ciekawe, ciekawe. Też tutaj jest kwitnąca herbata. Nie wiem, czy ten motyw znacie z kwitnącą herbatą. Jest też prezent dla Hani, także jak wróci, to pozwolę jej otworzyć. Sama jestem bardzo ciekawa, co tam jest, ale nie będę zaglądała. A teraz w zasadzie to ja muszę już chyba lecieć po Hanie właśnie, bo jeszcze chcę do Biedronki i do apteki. Poszła się chwilę pobawić na dworze. Już bym chciała, żeby była taka wiosna, że jak przychodzi z przedszkola, to od razu na dwór. A tam jeszcze jest zimno. Jest. Otworzyłam tę kawę, czekolada i słuchajcie, to tak pachnie czekoladą. Niesamowite to jest. Natomiast dostałam kilka wiadomości, żeby nie pchać do ekspresu, bo strasznie są smakowe kawy tłuste i po prostu ekspres mogą zapchać. Więc będę to musiała zmielić w młynku zwykłym. Nie mam takiego, ale nie wiem, od mamy pożyczę. Niesamowite, jak to pachnie. To jeszcze muszę sprawdzić gorące maliny. Jakaś chrypa, bo to żywa chwilę na dworze. Mówiłam, że to cały czas chora. Niesamowite. No nie, po prostu nie wierzę w to. Jestem ciekawa, czy to... Chciałam wam dać. Czy to tak smakuje, jak pachnie? Natomiast jestem w głębokim szoku. Zaraz sobie zaparzę jakąś herbatę. Jeszcze tutaj w ogóle była czekolada. Lizaczek czekoladowy. Zaparzę sobie herbatę. Ale posprzątam najpierw. O, póki Hani nie ma, to co na dole nie zdążyłam ogarnąć, to
Teraz ogarnę. A na kolację dzisiaj sałatka z tuńczykiem. Nie, to nie jest tuńczyk, tylko łosoś wędzony na gorąco. I z takim serkiem. To jest coś a la halloumi chyba. Zgrilluję go sobie. I dodam jeszcze jakieś warzywa różne. Także będzie pysznie. Taka na winie, nie? Warzywa, jakie mi się nawiną. Z takimi pięknymi, głównymi gwiazdami. O. Proszę bardzo, wygląda pięknie i na pewno też taka będzie pyszna. I mam jeszcze tę herbatkę Mango Tango i pachnie obłędnie. I mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Przysiadłam na chwilę, słuchajcie, przy uwadze i nie wiem, czy to był błąd, czy dobrze. Myślę, że nie wolno pomijać tych treści, żeby... Nie wolno pomijać tych treści. Ale co mnie uderzyło? To akurat był materiał o ludziach, o pociągu. Materiał z pociągu, z uciekającymi uchodźcami, już oczywiście tutaj w Polsce. I pytali, co oni sądzą o Putinie. I słuchajcie, jedna pani powiedziała, to jest zło. Zło, zło, zło. I wiecie co? I teraz chyba faktycznie tak jest. Że to jest po prostu definicja zła. I powiedzieli, że to jest 14 dzień wojny, a mi się wydaje, że to już trwa nie wiadomo ile. Mi się wydaje, że to trwa nie wiadomo ile, a co muszą czuć i myśleć ci ludzie, to ja sobie nawet tego nie wyobrażam. Posiedziałam też trochę na Instagramie i tam, słuchajcie, tyle osób, które obserwuję, no działa, robi wolontariat, pomaga, zachęca do pomocy. No strasznie, ja bym chciała wszystko rzucić i też pojechać, ale pomagam tak jak mogę. O, i na tym w zasadzie zakończę. Pomagam tyle, ile umiem i cały czas się przekonuję, że każdy z nas po prostu musi pomagać tyle, ile umie, chociaż czasem chcielibyśmy o wiele więcej. A dla mnie już dzień się, słuchajcie, kończy. 15 godzinę na nogach to już starczy chyba. Także ja zmywam makijaż i idę się już położyć. Jeszcze te wszystkie moje masaże, bo tak jak mówiłam chyba ostatnio nawet, że się trochę do tego przykładam i się zabrałam i się przyłożyłam. No i tyle. Obejrzę coś, ale coś w świecie lekkiego. I tyle. Mam nadzieję, że vlog był przyjemny i wam się podobał. No, pogadajmy sobie trochę w komentarzach. Zawsze nam to fajnie wychodzi, więc tyle. Ja zostawiam wolne pole do dyskusji. Dziękuję wam bardzo za towarzystwo dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.